trzeba wejść na górkę i zjeżdżać sobie, bez względu na to, czy się człowiek przewróci za 5 metrów, za 10 czy za 50. Bardzo się fajnie zjeżdża, ponieważ jest dużo lodu, ale czasami są wypadki, ale trzeba bardzo uważać. Może jest niebezpiecznie, ale jest lód i jest dużo frajdy. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, dawno nie byliśmy na Sankach. Co prawda dawniej, za moich młodych lat, że tak powiem, też tu chodziliśmy, ale troszeczkę było inaczej. Ale sympatycznie, wesoło. Fajnie się zjeżdża, a w ogóle zima jest super! Dzisiaj Betlejem wysłuchano wina. Panna czysta urodziła syna. Chrystus się rodzi w nas, rozdobodzi. Anieli grają, góry witają, pasterze śpiewają, wyrządek pętają, cuda ogłaszają. Jesteśmy w filii samorządowego przedszkola numer 110 przy ulicy Ciepłowniczej 34. Na zajęciach otwartych piekliśmy ciasteczka cynamonowe, ciasteczka czekoladowe oraz pierniczki. Ozdabiamy je lukrem w różnym kolorze, sypiemy gwiazdeczki kolorową posypką. Czy ktoś z Was wie, dlaczego lukrujemy te pierniczki? Dlaczego lukrujemy? Żeby były ładniejsze, żeby były kolorowe. A co z nimi później zrobimy? Zjemy. A co jeszcze można zrobić? Powiesić na choinkę. Jak wylukrujemy wszystkie to i wyschną, to będziemy pakować w woreczki i to będzie prezent dla mamy i taty. Jakie to jest wiece? Myślę, że to był łoś, któremu odpadły rogi. Kuleczki są słodkie, a nie wiem co. Proszę panią, mi wyschło. Kto już ma jeden, to może go zjeść i spróbować, jaki jest pyszny. Miam, miam. Przygotowujemy jasełka. W tym roku wspólnie z rodzicami. Rodzice wcielili się w rolę Józefa, Maryi, aniołów i trzech króli. Pastuszkowie wyruszyli wprost w stajenki stronę, gdzie się Józef z Marią schronił, gdzie się cud dokonał. Przywieźli do Betlejem pasterze, Święta mi się kojarzą z kolędami. Z Bożego Narodzeniem. Z ubieraniem choinki. Z bombkami. Choinką. Z miłościami. Z prezentami. Chciałbym pod choinkę dostać ciuwcie na pilota i tory. Auto na pilot. Wyścigówkę na pilota. Tol wyścigowy. Tak, tol. Zamek z lalkami. Króliczka i tygryska białego. Spała na wysokości, na pokój, na ziemi. Moja przygoda z fotografią zaczęła się dość przypadkowo. Od takiego prezentu na pierwszą komunię. Fotografowałem z tym aparatem kilka lat moich przyjaciół, kolegów, koleżanki na podwórku. I tak właściwie ten przypadek przerodził się w pasję, a później pasja w zawód. Pierwszy zawodowy, w cudzysłowie, aparat, jaki zdobyłem, czyli praktykę, skłonił mnie do tego, żeby sfotografować moje najbliższe otoczenie, czyli osiedla nowochódzkie. Oczywiście wiele z tych zdjęć, ponieważ wtedy jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, są może mało ciekawe i nie noszą znamion zdjęć artystycznych, a bardziej dokumentalne. Na zdjęciach archiwalnych sprzed 30 lat
możemy dostrzec rzeczy, o których dzisiaj mogą nam tylko starsi opowiedzieć. Na przykład saturatory z wodą sodową na rogach ulic, czy autobusy zwane ogórkami. Puste miejsca, na których dzisiaj stoją bloki. Uśmiech, tak? Więc jeszcze raz. Do góry troszeczkę, masz do góry. I spojrzenie też wyżej. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dobrze. Super. Spojrzenie w obiektyw. Tak jest. Na początku lat 90. zacząłem współpracę z Hutą Sędzimira. Na terenie huty wykonałem setki, może tysiące zdjęć. Miałem okazję poznać wiele miejsc niedostępnych nawet dla pracowników huty Sędzimira. Taką najciekawszą historią było fotografowanie pieca Martynowskiego w czasie jego remontu od środka. Hale pokryte warstwą 10-centymetrowego pyłu. Wchodząc tam ze sprzętem, stwierdziłem, że prawdopodobnie sprzęt będzie do wymiany. Wszystkie moje wizyty w hucie Sędzimira niestety były zawsze w towarzystwie pana z wojskowości i zdjęcia te były robione właściwie pod dyktando. Nie było możliwości zrobienia czegoś, co mogłoby być ciekawym zdjęciem artystycznym. Kiedy w hucie Sędzimira troszeczkę więcej luzu wprowadzono, to powstały zdecydowanie ciekawsze zdjęcia, mniej dokumentalne. Okej, uśmiech, tak jest, super. Bardzo, nie?